Lorraine najpierw musiała wykazać się umiejętnością opowiadania żartów w szóstym pokoju, by w siódmym robić to samo, a do tego pielęgnować rośliny. Kiedy wreszcie została dopuszczona do następnego pomieszczenia, jej oczom ukazało się duże, luksusowe łoże. Tuż koło niego znajdowała się wanna z hydromasażem. Osiemnastolatka prawdopodobnie jeszcze nigdy nie była tak zrelaksowana. Po 24 godzinach trafiła do miejsca, które z pozoru wydawało się dobrze wyposażone, a w praktyce wszedł czas na dalszą naukę ogrodnictwa i umiejętności komediowych. Czyżby macocha w taki sposób chciała ją przygotować na dorosłe życie? A może miała jakieś inne niecne zamiary?